The aftermath of the South Pacific disaster shows little sign of improvement, and the scale of the humanitarian crisis has been exacerbated. The Horizon Islands were one of the nation's worst hit by the disaster. By a marked rise in criminality. Cześć, z tej strony Nathan z drużyny szturmowej Piraci. Zapraszam Was do oglądania relacji z manewrów sztabowych Fedrunek 2024, w której weźmiemy udział po stronie niebieskich. Zapraszam Was do oglądania. Pierwszym zadaniem, jakie otrzymaliśmy od dowództwa, to przejście frakcją niebieskich, która rozmiarowo liczyła niepełny batalion, w rejon rozłożenia bazy. Żubrosiem! Odejdźcie, Żubrosiem! Żubrosiem! Żubrosiem, chodźcie! Tu jest sektor pierwszy, idziecie wzdłuż tego sektora. I tu macie żubr 8. Jakby po drugiej stronie. Wzdłuż tej linii po prawej stronie za połową. Idziemy. Zobaczcie, to jest nasz pluton, żubr 8. Tutaj mamy HQ. Tutaj jest środek naszej bazy. Tutaj będzie sektor, który został nam wydzielony. I tutaj będziemy zaraz go obstawiać, budować mur. I będziemy po prostu zaraz przechodzić do trybu już terenowego. Więc jeszcze chwila, rozbijamy się i będzie wszystko super. Sytuacja wygląda następująco. Ja jestem Alfa. Jeżeli będziecie chcieli mnie wywoływać na radio, to nie Milo, tylko Alfa. To jest Bartolini, podnieś rękę. Siema. To jest mój zastępca, Bartolini, ok? Mhm. On odpowiada za ten fire team. Fire teamy są podzielone następująco. Jedynka, gdzie moim zastępcą jest Luke, podnieś rękę. Dwójka, gdzie moim zastępcą jest Jelon i on też jest zastępcą naszej całej drużyny. Potem jest Bartolini, z którym dowodzi tej taktyki 3. Bartolini. I tutaj lider Kureczki z Kojot. Okej. Okay. Dobra, i słuchajcie, sytuacja jest następująca. Chcecie bezpośrednio do mnie, to wzywacie Alfę. Chcecie bezpośrednio do Bartoliniego, wzywacie Bravo, okej? Okay? Chcecie się komunikować między teamami, to jest jedynka, dwójka, trójka, czwórka. To jest nasz RTO. Nathan, on będzie miał cały czas masów na sztab. I u was RTO? Paki, okej. Okay. Będziesz w zastępstwie, jeżeli będzie info na radio, że chłopak poszedł na respa, automatycznie się uaktywniasz, nie? Jeśli chodzi o naszego nawigatora, jest to Pony. Pony będzie kontrolował ścieżkę podejścia na dany punkt. My przejdziemy na północ, wy zejdziecie na południe i zrobimy po prostu loba i zeskanujemy te sektory. Idziemy w poszukiwaniu kopalni. Okej. Damy Wam znać, w którym momencie się macie odłączyć, że tak powiem. Kruk 1, tutaj żubr 8, odbiór. Żubr 8 melduje, wychodzimy z bazy. Dopiero co wyszliśmy z bazy, a już mamy jakieś pozorne kontakty. Gdzieś tam w tym okolicy, więc staramy się ich ominąć. Realizujemy dalej nasze zadanie, poszukiwanie kopalń. Żubr 6, tutaj żubr 8, odbiór. Żubr 6, znajdujemy się 150 metrów na wschód od Was. Potwierdź to. 150 metrów na wschód, przekazuję. Dzięki. Żubr 6, czyli inny pluton działający w podobnym rejonie. Właśnie ich spotkaliśmy tutaj. Jakiś pluton kopalnie znalazł już. Tak? Mhm, bo słyszę, że mamy kopalnię. Więc jak chcesz jedną drużynę już puścić, no to najlepiej teraz, tak żeby sobie szła na wschód. Zobacz, ten punkt numer 2, kopalnia jest tutaj. Już tam fedrują, nie? Teraz tak, wy rozdzielamy się w tym miejscu i uciekniecie teraz na zachód. Wzdłuż tych punktów Z51, no. Z52. Kontynuujemy tutaj na tej ścieżce linię. Kontynuujemy w tamtym kierunku, mamy tam jakiś głos, więc zidentyfikowany, sprawdzimy to. Także linia jest tutaj. Więc możliwe, że już możemy mieć pierwszy kontakt z otworem. Jednocześnie dalej poszukujemy kopalnię. Więc idziemy tą terralierą, ale na razie niczego nie ma. Poszukujemy dalej Ewę lub Wasię, bo Marcel już został znaleziony. Nasi chłopcy znaleźli jakiś punkt, więc wysyłamy to do sztabu i dalej szukamy.
Halo, przejdziemy na drugą stronę ulicy. Odległość. 100 metrów od jedynki pozycji ma się kontakt. Do odstrzału, nie ma ich na ataku. Aha, rozpoczęło się. Idźcie w kierunku słońca, mamy kontakt. Mamy kontakt. Uważajcie, aktywujcie się na atak. Skoczę za górkiem. Stopnę się trochę, skoczę za górkiem, to mnie zobaczą. Milo, chodźmy na drugą stronę. Przechodzę. Punkt kontrolny. O, shit! Walą tu. Milo, jedę do tego powalonego drzewa. Tutaj. Tam są przeciwnicy. Kurna, ja już nie wiem. Tak, walą. Walić auto! Przegwoździć! Automatem walić! Walcie automatem! Puste! Mamy kontakty. Znowu. Oni się chyba wycofali, Milo. No, nic nie ma. Idziemy. Ruszamy. Chyba kontakty, ale zrywamy, bo za pół godziny musimy być w bazie, bo będzie czas naszej warty. Borowiki, tutaj żółb 8 odbiór. Żółb 6 potrzebuje 1-2 osoby w pobliżu bramy, odbiór. Jesteśmy zajęci na północy. Żółb 8. Informuję, że będziemy podchodzić do bazy od strony południowego zachodu. Mamy około 250 metrów odbiór. Żubro 8, mamy ciężką sytuację po około bazy. Od zachodu nas napierdalają, więc możecie podchodzić. Przyjąłem, możemy spróbować podejść im na plecy. Potwierdź, że przeciwnik jest na zachód od bazy. Odbiór. Korekta. Od wschodu. Przeciwnik jest od wschodu. Od zachodu w tym momencie nie mamy kontaktu. Przyjąłem, przeciwnik na wschód od bazy. Odbiór. Przeciwnik na wschód od bazy, mam też informację, że na południu, czyli od bramy. Zapytaj się, powiedz, że idziemy na wartę i czy mamy się angażować. Okej. Okay. Tutaj żubr 8, idziemy właśnie na wartę. Powiedz mi, czy mamy angażować w tych przeciwników? Jeszcze mi chcą kurwa zetknąć w ogóle, żebyśmy jakoś przetrwali. Jesteśmy od południa otoczeni, od południa też jesteśmy otoczeni. Przyjąłem, będziemy angażować ich od południa. Potwierdź to. Tak, angażuj mi gości od południa. Rozwincie się szerzej, żeby ich zaskoczyć. Są jakieś 50-60 metrów. Na południe. Przyjąłem, mamy już z nimi wizurę. Odbiór. Przyspieszcie, bo ciężka sytuacja ma baza. Żubr 8, jak podejdziecie pod bazę, próbujcie zepchnąć ich ze wschodu. Odbiór. Przyjąłem, próbować pchać opór na zachód. Potwierdzam.
Jak stoi brama? Brama z osoby żywą, mamy wyniki 3 osoby, powoli nas zaczynają zachodzić od frontu bramy. Powoli próbują przeciągać tankę. Tam biegną. Borowik, Borowik, tutaj żubr 8, angażujemy przeciwnika, odbiór. Pod ten! Uwaga, mamy kontakt od wschodu. Żubr 8, mamy też kontakt od wschodu i od północy. Przyjąłem żubr 8. Milo, tam są jeszcze kontakty na pewno. Idziemy! Dostał jeden! Idziemy jeszcze w prawo! Tam są jeszcze! Tutaj żubr 8, jesteśmy gdzieś na południu, zlikwidowaliśmy około 10 operatorów w opór, obiór. Żubr 8, przekierujcie teraz się na wschód, na północ. Na północ, od północy mamy atak, na zachodzie już ryśnie wycisnęły. Przyjąłem, na wschód i na północ. Zachód już został rozwalony, musimy przejść na wschód, a później uderzać na północ, bo tam jest atakowana baza też. Przepraszam, na zachód i na północ. Ale dalej nas atakują i lecą tu kulki cały czas, więc jesteśmy w fobie i musimy się szybko przeładować. Rozejście się na mury, żeby bronić murów. Jesteśmy w fobie i teraz jesteśmy na ochronie bazy. No, jest cały czas atak, bo przed chwilą dostaliśmy informację, że przeciwnik się zrespił. Musimy się właśnie doładować, bo amunicja bardzo szybko schodzi. Na razie jestem tutaj w takim bezpiecznym miejscu i czekamy na dalsze rozkazy. I tutaj będziemy przez chwilę siedzieć, napić się szybko czegoś, zjeść coś i dalej będziemy musieli bronić bazę. Jesteśmy już w bazie, jest bardzo ciężko. Właśnie się doładowywuję, bo jest... bo wywaliłem się, jest gigantyczny szturm przeciwnika. Tutaj mamy dolce. Tutaj mamy wieżyczkę i oni cały czas atakują z tamtej strony i w sumie wszędzie, bo przeciwnik bardzo płynnie zmienia swoje podejście na... Ja jestem Davy Crockett! Ja jestem Davy Crockett! Jak sytuacja? Mocno z lewej puszują. Tu są pojedyncze przed tobą kontakty. No. Dobra. Jo. Nie da się wystały. Tam nie widzę. Lupa już czerwona. Gdzie? Ciśniesz ich! O kurwa, tego to nawet nie zauważyłem. Tam też nie, ale daleko. Sięgiem by się tu przydał. Tam jest pole, widzisz? Robimy sobie małą przerwę. Kapę nosy, bułeczki, racje żywnościowe. Dalej jesteśmy w tej obronie wewnątrzbazowej. Przejęliśmy trzy imiona. Orlen jeszcze nie jest nasz. Więc zaraz pójdziemy do sztabu, zapytamy się dowódcy, jakie są następne zadania, jakie musimy zrealizować. Już powoli zachodzi słońce, więc ubieramy coś cieplejszego, zakładamy termo, latarki i przygotowujemy się do realizowania zadań po zmroku. Oglądać, bo mamy tego też opuszczono i zaraz ci Rafał da też. Dobra. Szturman, bo my jesteśmy teraz w Borowikach i wychodzimy zaraz, nie? Co mamy robić? Ten punkt uznania, nie wiem, odbijać. Czekaj, bo ty jesteś wielki... Żubr 8. Żubr 8. Żubr kończy zawsze. Z bajką działamy, tak, tak, rozumiem? Tak, to super. No. 4 być na tym Marcelu dla pewności. To co?
4 ekipy na tym Marcelu, dla pewności na tą 18. A mamy już ten Orlen? Oni chodzą pod... Ale Orlen nam niepotrzebny, póki nie mamy rudy, musimy to najpierw te rudy wszystkie ogarnąć. Teraz mamy zadanie takie punktowane, jesteśmy o 18. Są tam już 2 plutony, idzie trzeci, by byście poszli na czwarty. A do której będziecie w nocy? Możemy do Orlen. 9 godzin może się na niego spodobać. Nie ma Przyjeżdżam za tego marca. Idziemy razem z Rysiem 4, bo Rys 4 ma tam dotrzeć, zabrać jakieś ustrojstwo i realizować swoje zadanie. Czyli naszym zadaniem jest razem z Rys 4 iść na punkt Marcel, czyli kopalnia numer 1 i tam zostać. Więc tak jak przed chwilą słyszeliście, zaraz mamy wymarsz, już jesteśmy ubrani. Wyposażenie do walki nocnej już jest założone. No i zobaczymy zaraz, jaki będzie rozwój sytuacji. Jesteśmy już na naszym zadaniu, ale niestety byliśmy spóźnieni i nie udało nam się zrealizować naszego zadania, bo byliśmy po prostu spóźnieni, bo nawet spotkaliśmy tutaj zbyt duży opór przeciwnika. Udało mi się trochę zdjąć, ale byliśmy 7 minut spóźnieni wciąż. 15, bo mamy godzinę. 53 minuty. Carlos, 55 minut. Właśnie teraz zabezpieczamy punkt Marcel, czyli jedną z kopalń. No, trochę się przegrzałem, więc musiałem się rozebrać. No i teraz będziemy pewnie siedzieć tutaj do trzeciej nocy. Jest godzina 18. Realizujemy zadania, jakie dostaniemy od dowództwa. Idzie do nas. Surowica. Ma wziąć coś. Wow. A my pedrujemy dalej. Czekajcie. A więc siedzimy tutaj już drugą godzinę. Jak widać, już trochę marzniemy. Zaraz wydobędziemy kolejną sztabkę uranu. Dalej siedzimy, jest cicho, spokój. No i czekamy na dalszy rozwój sytuacji. O, wydawanie surowca. Pięknie. Więc byliśmy teraz na Marcelu. Niestety nie mogłem tego nagrać, bo nie miałem kamery, ale zaatakowała nas siła przeciwnika mniej więcej plutonu. Była to dość ciekawa walka, bo ja byłem w takim okopie, w takim rowie i bardzo długo i skutecznie odpierałem atak przeciwnika. Udało się ze mną i z Milo zlikwidować około 3-4 operatorów przeciwnika. Niestety przez głupi błąd dostałem friendly fire, bo w pewnym momencie Milo oberwał, był ranny. Byłem wymuszony na tym, żeby go uleczyć. No ale takie rzeczy się zdarzają i to jest całkowicie tak jakby normalne. Aczkolwiek pomimo tego, że jestem dalej na respie, to Marcel jest cały czas pod naszą opieką i otrzymujemy dalej punkty za utrzymywanie tego miejsca. Dopiero co wyszliśmy z respa i mieliśmy wracać na kopalnię, ale się okazało, że jednak dowództwo zarządziło powrót wszystkich plutonów do bazy i właśnie przybiliśmy. Idziemy zaraz do bazy, do HQ, zapytać się o szczegóły. My teraz iść odbić Baśkę. Baśka to jest kopalnia, która jest na południowy wschód, daleko stąd. Ale chodzi o to, żeby do godziny 24 próbować tam coś podziałać, spróbować ich odbić. Na razie idziemy naszym plutonem. Czekam tylko na informację od szturmana, żeby nam dał jeszcze jakieś wsparcie jakiegoś plutonu, bo tam ponoć ze 40 chłopa pilnuje tego punktu. A dlaczego ten punkt? Dlatego, że o 24 przejmując ten punkt można zdobyć jakieś dodatkowe jeszcze punkty. 15 punktów. Dokładnie 15 punktów można zrobić przejmując ten punkt. Dlatego przyszpejujcie się, będziemy szli jakieś ponad 2 kilosy tam jest, nie? Kawał drogi, więc pójdziemy sobie jakimś zorganizowanym, szybką marszrutą. No i po prostu będziemy już na miejscu próbowali to razem z Bravo odbić. Zaraz skontaktuję się. Niestety nie udało nam się zrealizować tego zadania, jednakże później utrzymywaliśmy jedną z kopalń, dzięki czemu mogliśmy zdobyć 2 sztuki uranu.
Po tym wspólnymi siłami próbowaliśmy bezskutecznie przejąć bazę wroga. Dobra, jest godzina 7 rano, robimy sobie jedzenie. W nocy siedzieliśmy na basi. Pod koniec jeszcze zaszturmowaliśmy bazę wroga. Niestety nic nie udało nam się zrobić. Poszliśmy spać na jakieś 1,5 godziny. Trochę przemarzliśmy. Przegrupujemy się, zjemy sobie coś szybko i realizujemy dalej zadania, jakie są nam narzucane przez sztab. Tam ci tam bono było. Czy idziemy na ten, na tam bono, tam w stronę ich bazy, tak? A nie, bo to nie. Idziemy na lewą flankę. Idziemy na Marcel. Obchodzimy linią czy znakiem? Już jesteśmy pod Sokka, więc pojedziemy linią centralnym flankiem. Jesteśmy na kopalni Marcel. A co? Że co? Przyjmuję punkt. Nie było tu żadnych przeciwników. Żadnych problemów tutaj widzieliśmy. Na godzinę 11 mają dostarczyć jakieś ustrojstwo tam. I wtedy będziemy mieć zaliczony punkt, bo to jest jakieś dodatkowe zadanie. Tam już jest część, jakaś ekipa Ryś 4 i chyba Wilk 6 i po prostu idziemy ich tam wesprzeć, nie? Więc może być jadka, bo może to być taki punkt, że o tej godzinie konkretnie będąc na tym punkcie zdobywamy punkty, więc no, zieloni mogą nam w tym przeszkadzać, nie? Na skrzyżowaniu z wymianą ognia? Mhm. No bo oni tam są, my chcemy ich zaplantować. Dobra, my przyjechaliśmy tam pomóc, bo jednostki trzeba tylko zostawić, nie? Tak, ale musimy ich odepchać. Chodźmy do wału. Do wału, chodźmy. Prawa flanka! Do wału, idźcie, chłopaki! Nie, chyba nie. Ja myślę, poszedł Milo za ten młodnik tam, za ten lasek tam po prawej. Opór, który tutaj był, został wypłoszony, a sektor został oczyszczony. Ładnie przeczyściliśmy las. Grałem tego niestety, ale rozwaliłem tam jednego. Dostał. Dostałem! Też super i chciałem wam przywitać za to piątala. Dzięki, dzięki panowie. To robimy tak po kolei. No, elegancko tego. Dzięki. Dobra, ja idę. Dziękuję wam za oglądanie i do następnego.